Cześć, witam Was, Mariusz Psychiatra. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak się zachować, gdy ktoś poinformował Was o tym, że ma myśli samobójcze. Jest to sprawa bardzo poważna, której lekceważyć nie można. I jaka jest procedura? Dla przykładu, jest sobie kolega i koleżanka. I ta koleżanka, załóżmy nastoletnia, do drugiego kolegi nastolatka pisze w SMS-ie, tudzież komunikatorze, no bo przecież znak naszych czasów, SMS-y odchodzą, więc używa mediów elektronicznych po to, żeby zakomunikować: słuchaj, ja już nie wytrzymuję, ja coś sobie zrobię. I co wtedy robić? Czyli tak, mamy jedną osobę, która wysyła wiadomość o treści suicydalnej i mamy do odbiorcy, który jest gdzieś tam daleko, no ale zna tą osobę, no i cóż on musi zrobić? Nie ma jak gdyby odstępstw, żebyście wy mieli święty spokój, taki emocjonalny, że tej osobie pomogliście, a zarazem nikt Wam później nie zarzuci, że Wy o tym, o czymś wiedzieliście, a nic z tego tytułu nie zrobiliście. Zawsze bezwzględnie macie zawiadomić pogotowie ratunkowe. Jest to dość prosta procedura, a mianowicie sięgacie po telefon, wykręcacie numer i mówicie, że tu i teraz dostałem informację taką, że dana osoba chce sobie odebrać życie. I tyle. I zrobiliście wszystko, co mieliście. W międzyczasie oczywiście warto jak gdyby zgłębić kwestię, co się dzieje, jak się dzieje, ale jak gdyby to jest niezbędne. To jest niezbędne, ponieważ ekipa pogotowia pojedzie i rozezna temat. Zabierze taką osobę na konsultację i niezależnie, czy ta osoba pije alkohol, jest pod wpływem alkoholu, nie można tego bagatelizować. Większość myśli samobójczych jest właśnie wypowiadanych przez osoby, które właśnie wypiły. Są po spożyciu, ale takie osoby, nie na takich osób nie należy lekceważyć. Takich myśli wypowiadanych pod wpływem alkoholu, bo one są w takim stanie, że one mogą się jak gdyby targnąć na swoje życie. I od tak, czasem przez przypadek je sobie mogą odebrać. Także dbajcie o to, żebyście jak gdyby zachowywali się według procedury, bo to zwalnia Was z później jakiegoś wrzutów emocjonalnych, jak również i sami jak gdyby z tego tytułu nie będziecie mieć żadnych problemów. A mówię to po to, żebyście jak gdyby pomagali takim osobom, bo myśli samobójcze to jest jak gdyby sól ziemi psychiatrii. I bardzo dużo jest ich wypowiadane i takie osoby są leczone. I niezależnie czy chcą, czy nie chcą, leczeniu będą poddawane, bo nikt nie będzie się temu przyglądał i też brał odpowiedzialności za kogoś, kto mówi, że sobie coś zrobi, a drugie osoby muszą coś tam zrobić, bo to jest stan zagrożenia życia i zdrowia i takim osobom się pomaga, nawet jeśli nie chcą. A przeważnie nie chcą, bo przecież chcą sobie życie odebrać, a nie chcą o siebie dbać. Także wiecie coś już, co czynić. Także jeśli macie wątpliwości, ktoś Wam powiedział, że chyba coś, że już nie wytrzymuje, że to jest dla niego ostatnia chwila, on nie daje rady, ktoś komuś zostawił list pożegnalny, nie ma co się zastanawiać. Przeczytacie go, sięgacie po telefon, wykonujecie połączenie i wiecie, że w ten oto sposób ktoś tej osobie pomóc może. Ktoś dotrze do niej z pomocą. Nie ma na co czekać. Na razie, cześć.